Budzie Ruskieś, małej miejscowości na Suwalszczyźnie, przebywał Bronisław Komorowski, kiedy dowiedział się o tym, że rozpocznie właśnie urzędowanie jako pełniący obowiązki głowy państwa. W Budzie Ruskiej Bronisław Komorowski ma swój letni dom, jak wynika z informacji, które podawał później w wywiadach. To właśnie w tym miejscu przebywał, kiedy zadzwonił do niego minister spraw zagranicznych poinformować go o tym, co wydarzyło się w Smoleńsku. Zgodnie z polską konstytucją marszałek Sejmu przejmuje obowiązki głowy państwa w takiej sytuacji. Bronisław Komorowski wsiadł w samochód, pojechał w stronę Warszawy. Po drodze spotkał się z funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu i w Warszawie przejął te obowiązki. Przejęcie obowiązków głowy państwa marszałek Komorowski ogłosił w krótkim wystąpieniu w Sejmie tego samego dnia. W związku z tym, że konstytucja, artykuł 131 konstytucji na marszałka Sejmu nakłada obowiązek zapewnienia ciągłości władzy głowy państwa polskiego, podpisałem decyzję o żałobie narodowej. Bardzo szybko sensem i treścią działalności politycznej pełniącego obowiązki głowy państwa marszałka Bronisława Komorowskiego stało się wypełnianie agendy politycznej, którą od 2007 realizował premier Donald Tusk i premier Federacji Rosyjskiej Władimir Putin, a której sprzeciwiał się Lech Kaczyński. Widać to doskonale w pierwszych dokumentach, jakie kierowane są do Bronisława Komorowskiego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych po objęciu przez niego urzędu. Choćby w tej notatce Departamentu Wschodniego MSZ z dnia 16 kwietnia 2010 roku, przygotowującej nadchodzące spotkanie z Dmitrijem Miedwiediewem w Krakowie w trakcie pogrzebu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Spotykamy się w zupełnie nowych okolicznościach historycznych, których jeszcze 2 tygodnie temu nie moglibyśmy sobie nawet wyobrazić. Pragnę z całą mocą podkreślić, że jesteśmy świadkami nowej rzeczywistości w stosunkach polsko-rosyjskich. Zapoczątkowało ją spotkanie premiera Donalda Tuska z premierem Władimirem Putinem w Katyniu w dniu 7 kwietnia bieżącego roku i uznanie tego faktu przez polskiego szefa rządu za faktyczny przełom w stosunkach polsko-rosyjskich. Przyczyniła się do niej następnie reakcja obu stron, polskiej i rosyjskiej, na katastrofę lotniczą w Smoleńsku w dniu 10 kwietnia bieżącego roku. To właśnie na pogrzebie prezydenta Lecha Kaczyńskiego ustalony został katalog działań, które stały się mieć symbolem całej prezydentury Bronisława Komorowskiego. Prezydentury resetu. Na polu jednej z największych bitew w historii ludzkości i jednego z największych, jeśli nie największego polskiego zwycięstwa przez całe lata państwo polskie
nie stworzyło żadnej formy upamiętnienia aż do momentu rozpoczęcia budowy tego muzeum, Muzeum Bitwy Warszawskiej. Ale w efekcie rozmów pomiędzy Donaldem Tuskiem, Bronisławem Komorowskim a Dmitrijem Miedwiediewem 18 kwietnia 2010 roku pojawił się pomysł, który został zrealizowany. Pomysł upamiętnienia uczestników tej bitwy. Ale nie chodziło o polskich żołnierzy. Chodziło o bolszewickich najeźdźców. Powiedz, gdzie jedziemy i co to w ogóle jest, to co tam zobaczymy? Jedziemy na cmentarz, który wieńczy pomnik poświęcony armii napastniczej, żołnierzom bolszewickim, którzy najechali na Polskę w roku 20 i pewnie polegli w 18 decydującej bitwie świata właśnie na tych polach osowskich, potykając się ze zwycięską armią Wojska Polskiego, która zatrzymała tutaj, w tym miejscu, pochód Armii Czerwonej idącej na Warszawę. To jest, rozumiem, to główne miejsce, gdzie Bitwa Warszawska się rozstrzygnęła. Tak, tutaj się zdecydowały losy Polski, zdecydowały losy Europy. Kiedy w 2008 roku w trakcie porządkowania miejsca Bitwy Warszawskiej znaleziono szczątki 22 żołnierzy Armii Czerwonej, państwo polskie podjęło decyzję o tym, żeby nie przenosić ich na istniejące cmentarze Armii Czerwonej. Zamiast tego, dwa lata później, w 2010 roku, pod patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego, powstał pomysł, aby to miejsce otworzyć z państwowym ceremoniałem. W uroczystości wziąć miał udział ambasador Federacji Rosyjskiej Władimir Grinin i w zasadzie tak by się stało, gdyby nie manifestacje, które odbywały się w tym miejscu. Grinin znajdował się dosłownie kilkaset metrów od tego pomnika, ale zdecydował, żeby zawrócić samochód i wrócić do Warszawy. Ostatecznie uroczystość została odwołana. Proszę czy pana, oni z tym ale... krzyżem szli, czy z czerwoną gwiazdą? Proszę po pana. Co oni szli? Krzewić nam kulturę i krzewić krzeź świata. To nie pana. Są groby, to jest pomnik dla tych, co walczyli przeciwko Polakom, co nas chcieli zadeptać. Nas napadli i my teraz mamy jeszcze to czcić. Sekretarz Rady uważa inaczej. Według niego ten granitowy obelisk nie jest pomnikiem, tylko mogiłą. Tym żołnierzom, powtarzam, żołnierzom, należy się szacunek i miejsce spoczynku. Właśnie się próbujemy dostać do pomnika, który Armii Czerwonej postawił Bronisław Komorowski. Stara droga, panowie. Stara droga, dotarliśmy do starej drogi. To jest niesamowite. Czy to mówi wszystko na temat tego, jak się kończy budowanie pomników, które generalnie wszyscy mają tam, gdzie normalny Polak ma armię sowiecką? Ja ten wysiłek powinienem na drodze do Częstochowy zostawić. Dokładnie. A nie Sowietom. Jak antykomunista może walczyć, żeby dotrzeć do pomnika Armii Czerwonej? No, musi zobaczyć świadectwo zdrady. Dokładnie. Niesamowite, po prostu. W gruncie rzeczy przez protesty zatrzymane. Tak, to jest w ogóle tak, niesamowite. Nie? Niewielkie, nie? Tak, że niewielki, tak. Kilkadziesiąt osób było w stanie to stoszaleństwo. No, ale zobacz, ale, bo to jest niesamowity ten pomnik resetu. Opuszczony, tak, pomnik nie resetu. Ma swojego opiekuna. Nie ma w ogóle człowieka, który by tą sprawę niósł dalej. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie te okrągłe słowa o tym, że trzeba zwykłego żołnierza Armii Czerwonej uczcić i postawić mu krzyż, no, porosły po prostu w chaszczach i... Do których się nie da dojść. Niesamowite, niesamowite. O, zobaczmy, co tam... Zobacz, to w ogóle jakieś stare kwiaty. Tak. I napis. Kiedy patrzy się na ten napis, tak, to jest odniesienie do 14-15 sierpnia, do wojny. Tak.
bolszewickiej do bitwy warszawskiej, ale przecież sam pomysł na to, bo jakby ten pomysł wynika wprost z dokumentów, które znalazłeś w trakcie... No moim zdaniem, Michał, moim zdaniem dokumentem fundacyjnym tego, co widzimy przed nami, jest rozmowa na Wawelu z 18 kwietnia 2010 roku, kiedy to Bronisław Komorowski do prezydenta Miedwiediewa wychodzi sam z propozycją uczczenia większej opieki nad cmentarzami sowieckimi w Polsce, a we wnioskach już spisanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest również odniesienie się do kwestii antykatynia, tak naprawdę mówiąc językiem Rosjan, czyli do więźniów internowanych, jeńców Armii Czerwonej po wojnie polsko-bolszewickiej roku 20. Że trzeba ich jakby na nowo jeszcze odkryć i w jakimś sensie upamiętnić. Jaki był sens? Jak patrzysz na to? Bo to się tak na początku wydaje mi o sens. Ale nie, ale nie ma. No dobra, ale żaden, jest jakaś logika. Żaden naród, żadne państwo nie postawiłoby sobie w miejscu wielkiej wiktorii. W przypadku Polski to jest największa wiktoria od wiktorii wiedeńskiej. Nie postawiłoby na tej ziemi, ziemi zwycięstwa nad Związkiem Sowieckim. To jest w zasadzie jedyne państwo, które pokonało Związek Sowiecki wtedy, w roku 1920, nie postawiłoby sobie żadnego pomnika, nawet cmentarzyka dedykowanego armii napastniczej, najeźdźcom Armii Czerwonej. No nie znam takiego kraju, nie znam takiego państwa, nie znam takiego pola bitewnego, gdzie by takie coś było. Zanim Bronisław Komorowski stał się pełnoprawnym prezydentem, przez kilka tygodni pełnił obowiązki głowy państwa. W tej roli odbył też swoją pierwszą zagraniczną podróż. Była to podróż do Moskwy. Okazją był 9 maja, dzień, który w sowieckiej i posowieckiej tradycji rosyjskiej nazywany jest Dniem Zwycięstwa. Sprawa obchodów tej rocznicy podlegała jeszcze za życia prezydenta Kaczyńskiego dyplomatyczno-politycznej grze wymierzonej właśnie w głowę państwa, a prowadzonej przez Rosję i rząd Donalda Tuska. Chodziło o to, aby prezydent wycofał się z wizyty w Katyniu, w miejscu dla Rosjan niewygodnym, a pojawił się w Moskwie, w tak zwanym Dniu Pobiedy, w okolicznościach, które Rosjanie kontrolowaliby pod każdym względem, również pod względem przekazu historycznego. Do udziału w tych obchodach w następujący sposób próbował skłonić prezydenta Lecha Kaczyńskiego minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Proszę o projekt pisma rekomendującego prezydentowi udział w uroczystościach 9 maja w Moskwie. To był scenariusz prowokacyjny, w który rząd Donalda Tuska, a przede wszystkim minister Radosław Sikorski, próbowali ubrać wspólnie z Rosjanami świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Cała seria różnych materiałów, różnych dokumentów, notatek z rozmów przedstawicieli kancelarii prezydenta, również z rozmów z Rosjanami, z ambasadorem Grininem i jego przedstawicielami, świadczą o tym bardzo dobitnie, że Lech Kaczyński do końca się wahał. Mam w pamięci niesamowitą zupełnie notatkę, którą sporządził wiceminister Andrzej Kremer, który zresztą zginął w Smoleńsku, z rozmowy z Władysławem Stasiakiem, w której w to notatce wiceministra spraw zagranicznych jest mowa o tym, że tak powiem, strona prezydencka w imieniu głowy państwa domaga się jednoznacznej informacji, jednoznacznego komunikatu, czy w Moskwie 9 maja 2010 roku dojdzie do takiej propagandowej parady wojsk
rosyjskich, w których zostaną wykorzystane wizerunki Lenina, Stalina, czerwone płachty i będzie to generalnie jakaś jedna wielka apologia Armii Czerwonej. I Kremer nie wie, co na to odpowiedzieć i mówi o postępującej destalinizacji Rosji kierowanej właśnie przez Putina i że nic mu nie wiadomo o tym, żeby taka symbolika towarzyszyła tym obchodom. Druga kwestia to jest legenda o rzekomym zabraniu czy woli samego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, żeby zabrać na pokład i polecieć do Moskwy z Wojciechem Jaruzelskim. Otóż to jest jedna z większych bzdur, jedno z większych kłamstw, które funkcjonuje do dzisiaj. Wojciech Jaruzelski otrzymał zupełnie odrębne i osobiste zaproszenie od samego prezydenta Miedwiediewa, jako głowa państwa była, jako były prezydent PRL i III Rzeczpospolitej i również jako weteran II wojny światowej i jakby w oparciu o to zaproszenie miał polecieć do Moskwy. Strona rosyjska wystosowała dodatkowo zaproszenie na uroczystości dla czterech kombatantów. Ma ich wskazać ambasador Federacji Rosyjskiej w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zaproszony zostaje także generał Wojciech Jaruzelski jako kombatant i była głowa państwa. Problemem związanym z zabraniem Wojciecha Jaruzelskiego na pokład rządowego samolotu na uroczystości w Moskwie było również to, że on już w tamtym czasie był oskarżonym przez prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej za wprowadzenie stanu wojennego. I tam był nawet, pamiętam, problem, na jakim paszporcie Wojciech Jaruzelski może wylecieć do Moskwy. Ten scenariusz w zupełnie już innych warunkach pogłębionego resetu realizuje Bronisław Komorowski, lecąc do Moskwy. Zresztą leci tam razem z generałem Koziejem, z Adamem Rotfeldem, z Andrzejem Wajdą i z generałem Wojciechem Jaruzelskim leci do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa Związku Sowieckiego nad III Rzeszą. Bronisław Komorowski zabrał człowieka postawionego przez państwo polskie w stan oskarżenia za zbrodnię komunistyczną, a później wspólnie wszyscy lecą do Smoleńska i do Katynia. Szklanice rozbijać. Sam wybór Moskwy, stolicy Rosji, jako pierwszej stolicy, którą odwiedzić miał nowy, pełniący obowiązki prezydenta Rzeczpospolitej, polityk sam w sobie dobitnie wskazywał na charakter zmiany, jaka dokonała się tym samym w polskim świecie politycznym. Głową państwa zostawał właśnie człowiek, który w przeciwieństwie do Lecha Kaczyńskiego nie tylko miał nie przeszkadzać w budowaniu strategicznego sojuszu z Rosją, ale miał mieć w tym swój znaczący i fundamentalny udział. Cała ta rozmowa prezydenta Miedwiediewa z marszałkiem Komorowskim w Moskwie, ona się wpisuje w scenariusz, o którym już mówiliśmy przy okazji tych rozmów krakowskich, rozmów na Wawelu. To znaczy Rosjanie zasypują politycznie i medialnie swój wizerunek jako no, kraju potencjalnie, państwa potencjalnie winnego katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem. Pan prezydent wykazał daleko idące zrozumienie tego, że trzeba w stopniu maksymalnie szybkim, maksymalnie możliwym, szybko dać stronie polskiej szansę na ujawnienie opinii publicznej zapisów tak zwanych czarnych skrzynek i innych materiałów ze śledztwa rosyjskiego. Taka zapowiedź tego rodzaju działań strony rosyjskiej w czasie rozmowy padła, a oprócz tego była pozytywna reakcja na moją prośbę o to, aby w sposób szczególny zabezpieczyć miejsce katastrofy do poznanych, a nieszczęsnych, prawda, sygnałach świadczących o tym, że można coś jeszcze znaleźć tam, jakieś fragmenty wraku, jak i rzeczy osobiste ofiar. Pan prezydent zapowiedział swój telefon do gubernatora Smoleńska po to, aby jak najszybciej teren po prostu został
ogrodzony. Prezydent Komorowski, czy pełniący obowiązki prezydent Komorowski, dziękuje za postawę Rosji i Rosjan po Smoleńsku. I co jest bardzo ciekawe, chyba się zapomniał, w każdym razie mówi o tym, że w Polsce po 10 kwietnia 2010 roku mamy do czynienia z jakąś społeczną akcją opieki nad cmentarzami żołnierzy Armii Czerwonej, zapominając, że w zasadzie on to zadeklarował w pierwszej swojej rozmowie z prezydentem Miedwiediewem, a cała ta społeczna akcja ochrony sowieckich, czy opieki nad sowieckimi cmentarzami była zaordynowaną odgórnie państwową akcją propagandową prorosyjską, w którą siłą w gruncie rzeczy wciągano na przykład harcerzy. To właśnie wizyta Bronisława Komorowskiego w Moskwie przynosi pierwszy bezpośredni dowód na to, że prowadzona od 2007 roku przez rząd Donalda Tuska polityka resetu relacji z Rosją była polityką, która cieszyła się pełną akceptacją i wsparciem z najwyższych kręgów rządu Niemiec. Dowiadujemy się tego z dokumentu, który zachował się w archiwach MSZ, a który relacjonuje rozmowę, do jakiej doszło pomiędzy Angelą Merkel a Bronisławem Komorowskim przy okazji ich pobytu w Moskwie 9 maja 2010 roku. Dysponujemy rzeczywiście relacją z tego spotkania, niezbyt długą, ale jednak bardzo, bym powiedział, symbolicznie donośną i znaczącą. Oto ten szyfrogram. W stosunkach z sąsiadami należy być szczególnie wrażliwym. Od nas zabrzmiało to jak zachęta do wczuwania się w Rosjan. Bardzo wysoka ocena zachowania się premiera Rzeczypospolitej Polskiej po katastrofie 10 kwietnia. Przypomnienie, że Donald Tusk otrzyma nagrodę Karola Wielkiego. Dobra współpraca z Rosjanami podczas śledztwa po katastrofie 10 kwietnia i ostrożny optymizm, jeśli chodzi o postęp śledztwa Katyńskiego. To jest niezwykle istotny, może krótki, ale niezwykle istotny komunikat, który po raz pierwszy tak naprawdę opinia publiczna poznaje. Miesiąc po Smoleńsku Angela Merkel w Moskwie mówi, że Donald Tusk zostanie odznaczony najwyższym niemieckim odznaczeniem, ponieważ ona docenia jego politykę względem Rosji i zwraca uwagę na zachowanie Donalda Tuska po 10 kwietnia 2010 roku. Jak to rozumieć? Ja myślę, że ona doceniała politykę prorosyjską Donalda Tuska od początku, od jesieni 2007, ale najważniejsze jakby w tym kontekście, o którym teraz mówimy, jest podkreślenie tej prorosyjskiej polityki Donalda Tuska w warunkach ekstremalnych. A warunkiem ekstremalnym był 10 kwietnia 2010 roku. Z perspektywy oczywiście niemieckiej, z perspektywy kanclerz Merkel. No i zachował się tak, jak Berlin by tego oczekiwał, czyli nie zszedł z drogi resetu z Rosją. To jest jakby najważniejsze w tej sprawie. Ten dokument jest pierwszym świadczącym jednoznacznie i dobitnie o tym, że cała polityka resetu z Rosją, jaką od 2007 roku prowadził Donald Tusk, miała nie tylko pełną akceptację państwa niemieckiego, ale osobiście Angeli Merkel, która proces nie tylko na bieżąco obserwowała, ale wręcz nagrodziła. W depeszy polskich dyplomatów relacjonujących słowa Merkel najbardziej prestiżowa niemiecka nagroda miała być przyznana Donaldowi Tuskowi za sposób prowadzenia relacji Polski z Rosją, choć z oficjalnego uzasadnienia ogłoszonego wiele miesięcy wcześniej, w styczniu 2010 roku, wynikało, że kapituła doceniła Tuska za jego działania, tu cytat, na rzecz porozumienia Polski z europejskimi partnerami. W praktyce oznacza to, że niemiecka koncepcja budowania europejskiej polityki zagranicznej wymagała porozumienia Polski z Rosją. I Donald Tusk, zdaniem Angeli Merkel, w 2010 roku zasłużył na najwyższe niemieckie odznaczenie za prowadzenie takiej właśnie polityki. Myślę, że Polska była wytypowana jako istotny punkt w całej tej rozgrywce przeciwko Zachodowi. Wbrew temu, co nam się wydaje często, mamy takie czasem komentarze, czy może mieliśmy przez wiele lat takie komentarze, że Polska jest nieznaczącym krajem w Europie, że Polska jest krajem, który w polityce naszych sąsiadów, czyli niemieckiej i w polityce rosyjskiej, nie ma żadnego znaczenia.
My nie jesteśmy jakimś punktem odniesienia, my nie jesteśmy nikim ważnym. Polska jest jednym z wielu krajów pewnego regionu. Otóż nie. Z perspektywy rosyjskiej Polska jest kluczem do pewnych procesów wewnątrz Europy. Już nie wspomnę o tym, że w ogóle Polska to jest taki podmiot, który zawsze budził ogromne kompleksy w Rosji. Ale z pewnością jesteśmy kimś takim, kto z perspektywy rosyjskiej polityki europejskiej jest krajem, który musi być neutralizowany, aby można było zrealizować duże projekty. Wizyta prezydenta Komorowskiego w Moskwie 9 maja 2010 roku na obchodach Rosyjskiego Dnia Zwycięstwa, podobnie jak wcześniejsze kontakty pomiędzy Donaldem Tuskiem a Władimirem Putinem, miały bardzo konkretne skutki. Tak było i tym razem. Pobyt prezydenta Komorowskiego w Moskwie oznaczał nawiązanie przez państwo polskie bezpośrednich, roboczych relacji z ludźmi, których świat od lat znał jako morderców. 8 maja 2010 roku w Moskwie polska delegacja nawiązała kontakty z Nikołajem Patruszewem, człowiekiem, który odpowiadał za zamachy bombowe w Rosji, które wyniosły do władzy Władimira Putina. Kozień, który jechał do Moskwy, otrzymał pakiet materiałów, w tym dość, bym powiedział, prawdziwy opis postaci jego rozmówcy, czyli Patruszewa. Zacytuję fragment. Na szczycie czarnej listy dokonań FSB w okresie dyrektorowania przez Patruszewa znajdują się zaminowanie budynku mieszkalnego w Riazaniu w 1999 roku przez oficerów FSB, dopuszczenie do zajęcia w 2002 roku teatru w centrum Moskwy przy ulicy Dubrowka przez kilkudziesięcioosobowe komando czeczeńskie i operacja uwolnienia zakładników, w wyniku której zginęło 129 osób. O tym, że w czasie wizyty Bronisława Komorowskiego w Moskwie nawiązana została współpraca pomiędzy ludźmi pełniącego obowiązki prezydenta Polski, polskich służb wywiadowczych, a członkiem rosyjskiej korporacji zabójców, dowiadujemy się z odtajnionych niedawno dokumentów polskiego MSZ. Przebieg tego spotkania nie pozostawia złudzeń, że od samego początku zarówno rosyjska, jak i polska strona współpracę w sprawach, którymi na Kremlu zajmował się Patruszew, uważały za priorytetową. W spotkaniu z Patruszewem, wieloletnim funkcjonariuszem KGB i FSB, wzięli udział generał Stanisław Koziej, a także między innymi wieloletni agent komunistycznego wywiadu, człowiek agencji wywiadu w czasach III RP oraz jeden z głównych architektów wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, Tomasz Turowski. Dotyczy spotkania szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Nikołajem Patruszewem dnia 8 maja bieżącego roku. Od nas Turowski. Patruszew na wstępie wspomniał w kontekście Święta Zwycięstwa o konieczności przedstawienia prawdziwego obrazu historii, mówiąc: powinniśmy być wspólnie zainteresowani w obiektywnym informowaniu o drodze do naszego sukcesu, choć jasno mówić o jego cenie. Powtórzył też kondolencje w związku ze smoleńską katastrofą i zakończył wezwaniem do budowania wzajemnego zaufania między Polską a Federacją Rosyjską, dodając, że strona rosyjska jest do tego gotowa. W pierwszym spotkaniu Kozieja z Patruszewem w Moskwie bierze udział również Tomasz Turowski, który jest ambasadorem tytularnym. Nasi widzowie znają pułkownika Żońce. Można powiedzieć, że Turowski jest jego następcą w Moskwie. Nie ulega kwestii, że on tam realizuje zadania również dla Agencji Wywiadu. W spotkaniu bierze udział również bliski współpracownik Stanisława Kozieja w tamtym czasie, czyli Bartosz Cichocki. I ze strony polskiej placówki w Moskwie tłumaczka Anna Madej, natomiast Patruszew przyszedł z Władimirem Nazarowem, też bardzo ważna postać w tym systemie bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Skoro Tomasz Turowski, a to można wywnioskować na przykład z jego wypowiedzi przed sądem, kiedy zeznawał w sprawie Smoleńska, nie ukrywał swoich związków z służbami III RP, obecność tego człowieka w tych kluczowych miejscach, w tych kluczowych momentach, przed Smoleńskiem, w Smoleńsku, a miesiąc później w trakcie rozmowy z jednym z najważniejszych ludzi Kremla, odpowiedzialnych przez całe lata za najciemniejsze sprawy Rosji, każe zadać pytanie o to, na ile była to po prostu funkcja działań państwa polskiego i jego niejawnych struktur.
No dobrze, wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat, to tylko to, że agencja wywiadu no była aktywnym graczem w polityce resetu Donalda Tuska po roku 2007 i to, że ludzie tacy jak Żońca czy Turowski, nie mówiąc już o centrali agencji wywiadu i kreacji tej rzeczywistości relacji polsko-rosyjskich no właśnie za sprawą agencji wywiadu, no to wszystko nie powinno nas dziwić, że tak jest. No nie wiem, co ci mam powiedzieć jeszcze. Nic więcej ci przed kamerą nie powiem. Natomiast... Mogę to zostawić w filmie, że nic więcej im przed kamerą nie powiesz? Tak, tak. To możesz. Zostawię. Współpraca pomiędzy Patruszewem a BBN-em od dawna budziła zdziwienie i pytania oficerów służb specjalnych, którzy sprawami Rosji zajmują się od lat. Dla mnie to było niezrozumiałe zupełnie. Nie mogłem tego w ogóle zaakceptować. Tak? Dla mnie to było tak, jakby no, trochę świat się przewrócił, no, jakby Polska już przestała być Polską. Z jednej strony postać wyjątkowo mroczna, postać, która ma na sumieniu śmierć ludzi, postać, która jest w stanie przeprowadzić każdą brudną grę. A z drugiej strony polski generał akademik, który głównie pisał prace teoretyczne o tym, jak walczyć albo czym walczyć i o różnych strategiach opowiadał w swoich pracach naukowych, ale osoba, która tak naprawdę nigdy nie realizowała projektu Bezpieczeństwo Państwa. Bo Bezpieczeństwo Państwa nie jest projektem teoretycznym, który można oddać profesorowi w ręce. Bezpieczeństwo Państwa jest projektem praktycznym. I tej praktyki generał Koziej nie miał na pewno. A Patruszew miał aż za nadto, w najczarniejszej wersji. Więc dysproporcja tych dwóch postaci no właściwie dla mnie była jakoś tak głęboko poruszająca, że prawie że załamująca. No przecież wiadomo było, że to jest oddanie kolejnego pola polskiej rzeczywistości. To, co powinno być skryte nasze, wyjątkowo chronione, czyli właśnie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jego koncepcje pracy, wszystko to, co tam powstaje jako podstawa w ogóle polityki bezpieczeństwa państwa. To wszystko stało się przedmiotem dyskusji. No nie chcę używać mocnych słów, ale na pewno z człowiekiem od mokrej roboty w tamtym systemie. W czasie tego spotkania generał Koziej mówi dwie niesamowite rzeczy. Po pierwsze, stwierdza, że właśnie dlatego pierwszą zagraniczną wizytę odbywa w Moskwie i właśnie dlatego spotyka się nie z kim innym, tylko z Nikołajem Patruszewem, bo zależy mu na tym, aby otworzyć się na cel strategiczny, którym jest rozwój pozytywnych, obustronnie korzystnych relacji z Rosją. Twierdzi również, że taki charakter relacji polsko-rosyjskich jest powrotem na normalne tory. Oto cytat. Koziej w odpowiedzi podkreślił, że jest to jego pierwsze spotkanie zagraniczne od chwili objęcia funkcji i odbywa się właśnie na Kremlu, co jest dowodem otwarcia na cel strategiczny, którym jest rozwój pozytywnych, obustronnie korzystnych relacji z Rosją. Wspomniał o tym, że Polacy pamiętają radzieckich żołnierzy, którzy polegli na ziemi polskiej, podziękował Patruszewowi za szybką organizację spotkania. W sferze merytorycznej Koziej zauważył, iż istnieje szansa na wyprowadzenie kontaktów polsko-rosyjskich w dziedzinie bezpieczeństwa na normalne tory. Należy więc przedyskutować narodowe strategie Polski i Federacji Rosyjskiej. Stanisław Koziej na swoim pierwszym spotkaniu z Patruszewem 9 maja 2010 roku w Moskwie mówi o tym, że współpraca z Rosją, to cytat, jest niezmiennym strategicznym celem Rzeczpospolitej Polskiej. No i to oczywiście musi dziwić, że tak to zostało ustawione i że tak to zostało na samym początku tego spotkania wyartykułowane, bo poza, można powiedzieć, tym, co już jest standardem gadaniny resetowej, czyli cmentarze Armii Czerwonej otoczone opieką, podziękowaniem za zachowanie Rosjan po Smoleńsku czy poprawie klimatu, w relacjach dwustronnych, no właśnie to, jak to on uznał, zobowiązanie zmierzające do intensyfikacji dialogu strategicznego między Polską a Federacją Rosyjską, między urzędem prezydenta, przecież jeszcze
nie wyłonionym w toku wyniku wyborów demokratycznych, które będą miały miejsce dopiero za kilka miesięcy, a urzędem prezydenta Miedwiediewa w osobie Patruszewa, no jest czymś zdumiewającym i na pewno na wyrost, jeśli chodzi o samą datę, kiedy te słowa padają, czyli 9 maja 2010 roku. To właśnie rozpoczęte w Moskwie 8 maja 2010 roku rozmowy doprowadziły do późniejszego podpisania umowy, a w zasadzie umów w konsekwencji, o współpracy pomiędzy Radą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie wspólnej grupy koordynującej na szczeblu zastępców szefów, której głównym zadaniem jest zapewnienie warunków dla prowadzenia dialogu o kwestiach bezpieczeństwa. Realizacja strategii bezpieczeństwa narodowego i doktryny wojskowej Federacji Rosyjskiej. Strategiczny przegląd obrony i strategiczny przegląd bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja reformy sił zbrojnych Polski i Rosji. Patruszew zgodził się do Polski przyjechać i podpisać uroczyście w siedzibie BBN-u z Koziejem 1 lutego 2011 roku taki harmonogram, umowę na 2 lata współpracy między dwiema instytucjami. Można powiedzieć, że w gruncie rzeczy podpisano 2 dokumenty. Pierwszy to była deklaracja ustanowienia dialogu na rzecz bezpieczeństwa pomiędzy BBN-em a aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, a drugi dokument to był plan współpracy między BBN a aparatem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na lata 2011-2012. I tutaj jest ważne to, co po prostu w tej umowie się znalazło. Miał powstać okrągły stół ekspertów, którzy mieli dyskutować na temat relacji pomiędzy NATO a Rosją. Współpraca miała dotyczyć wymiany poglądów na temat doktryny wojskowej Federacji Rosyjskiej, również na temat strategicznego przeglądu obronnego i strategicznego przeglądu bezpieczeństwa przygotowywanych w Polsce, w BBN-ie, w Kancelarii Prezydenta. Reformy wojska i polskiego, i rosyjskiego. W efekcie Nikołaj Patruszew uzyskał regularny dostęp do najważniejszych polskich polityków rządu Platformy Obywatelskiej, jak czytamy w korespondencji, która zachowała się w polskich archiwach. Szczególną wagę miało spotkanie z prezydentem Bronisławem Komorowskim, które stało się dowodem niezmienności kierunku, mającego na celu normalizację stosunków rosyjsko-polskich. Użyteczna była wymiana poglądów z ministrem Bogdanem Klichem i Radosławem Sikorskim. Uważam za pożyteczne nasze konsultacje i podpisany plan współpracy pomiędzy aparatami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej i Biura Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2012. To wszystko bez wątpienia wspomoże nam pracować razem i równolegle w sposób bardziej efektywny na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, regionalnego i narodowego. Podpisanie umowy pomiędzy Patruszewem a Komorowskim zaowocowało zbliżeniem tak głębokim, że jeden z najbardziej znanych rosyjskich zbrodniarzy, człowiek opisywany jako jeden z przywódców korporacji zabójców, przyjeżdżał do Polski incognito jako prezes Rosyjskiego Związku Piłki Siatkowej. W tej roli pojawił się między innymi na odbywającym się w Sopocie meczu siatkówki pomiędzy Rosją a Brazylią. Gazety spekulowały wówczas, że Nikołaj Patruszew przy tej okazji miał odwiedzić również prezydencki ośrodek w Juradzie. Patruszew, pełniący też funkcję prezesa Związku Siatkarskiego w Rosji, przyjechał do Sopotu, gdzie Rosjanie rozgrywali mecz siatkówki z Brazylią. W ten sam weekend w Trójmieście od 9 lipca gościła również z prywatną wizytą kanclerz Niemiec Angela Merkel, a także od 6 lipca podejmujący ją w swojej nadmorskiej rezydencji prezydent Bronisław Komorowski. Na meczu siatkówki Brazylia-Rosja rozegranym 8 lipca 2011 roku w Sopocie Patruszew pojawił się incognito ubrany w granatową koszulkę polo. Poruszał się samochodem Porsche Panamera na polskich numerach rejestracyjnych pochodzącym z autosalonu jednego z najbardziej znanych w Sopocie dealerów samochodowych. Jestem ciekaw, co polski kontrwywiad na ten temat ma zapisane w swoich archiwach. No, powinny być jakieś raporty, które obejmują to wszystko. Nie wyobrażam sobie, żeby polski kontrwywiad nie obserwował tej wizyty. Na pewno postać prezydenta Rzeczpospolitej w Juracie nie powinna być przeszkodą
aby wszystkie inne elementy wizyty Patruszewa były obserwowane przez kontrwywiad. Więc mam nadzieję, że ten zapis gdzieś jest. Być może znowu kiedyś się dowiemy, jak ta wizyta faktycznie wyglądała. No z pewnością, no, nie wiem, 3-0 dla Rosjan, jeśli chodzi o starcie z polskim kontrwywiadem, no bo kontrwywiad nie powinien w ogóle dopuścić do takiej obecności na terenie Rzeczpospolitej. Absolutnie. No, szef kontrwywiadu, gdyby go politycy zmusili do czegoś takiego, żeby on się zgodził na to, powinien się podać do dymisji. Absolutnie. Nie wolno się godzić na tego typu zachowania, że człowiek tego pokroju, incognito, będzie przemieszczał się i odbywał sobie jakieś swoje, nie wiem, dyskretne spotkania z polskimi notablami. To nie można być szefem kontrwywiadu w czymś takim. Bronisław Komorowski zostaje prezydentem w dniu 6 sierpnia 2010 roku. Wynik wyborów prezydenckich w Polsce przyjęty zostaje na Kremlu z umiarkowanym zadowoleniem. Fakt, że zadowolenie nie jest pełne, wynika z tego, że w wyborach nie wystartował agent komunistycznej bezpieki o pseudonimie Wolski, Wojciech Jaruzelski, oraz nieżyjący od kilkudziesięciu lat inny agent komunistycznej bezpieki Bolesław Bierut. Lista potencjalnie najlepszych prezydentów Polski zawiera również inne nazwiska. Pisali o tym polscy dyplomaci w szyfrogramach, które przysyłane były do centrali MSZ z Moskwy. Ostatnim w pełni satysfakcjonującym Kreml polskim prezydentem był Bolesław Bierut. Lepszym od Komorowskiego byłby Wojciech Jaruzelski. Jeżeli Lech Kaczyński w ogóle nie odpowiadał rosyjskim władzom, to Bronisław Komorowski odpowiada w co najmniej 50%. Pożądanym prezydentem byłby ktoś pokroju Leszka Millera. O tym, że Federacja Rosyjska uznała jednak wynik tych wyborów za obiecujący, świadczy wizyta kurtuazyjna, nazywana też roboczą, którą w Polsce złożył dokładnie w dniu inauguracji prezydentury Bronisława Komorowskiego jeden z najważniejszych okrętów wchodzących w skład rosyjskiej floty bałtyckiej. Chodzi o okręt desantowy Kaliningrad. Od 6 do 9 sierpnia rosyjski okręt Kaliningrad cumował przy nabrzeżu portu handlowego w Gdyni. Rozmowy były poświęcone wymianie doświadczeń związanych z działaniami na morzu. Załoga Kaliningradu zwiedziła również historyczny niszczyciel ORP Błyskawica. Rosjanie są po pierwsze pamiętliwi, a po drugie w swojej politycznej grze albo politycznych różnych strategiach i grach odwołują się do historycznych faktów czy historycznej pamięci. I na pewno Rosjanie pamiętali, że wiceminister obrony narodowej Rzeczpospolitej Polskiej żegnał flotę bałtycką w polskim Świnoujściu, no w ramach właśnie wycofywania się wojsk sowieckich z stałej obecności na terenie Polski. No a 6 sierpnia 2010 roku, czyli w dniu zaprzysiężenia prezydenta Bronisława Komorowskiego, okręt desantowy Kaliningrad wpływa do portu wojennego w Gdyni. I przez kilka dni ponad setka żołnierzy rosyjskich bawi się w Trójmieście. Września 2010 roku tu, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, pojawił się gość. Nie byle jaki. Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji. Już sam fakt pojawienia się szefa rosyjskiej dyplomacji, jednego z najbliższych współpracowników Władimira Putina, w polskiej szkole, która kształci ludzi, którzy znajdują później zatrudnienie w ministerstwach, urzędach, instytucjach, polskich służbach, mógłby budzić zdziwienie. Ale wizyta Siergieja Ławrowa nie była po prostu zwykłym spotkaniem ze studentami. Siergiej Ławrow pojawił się tutaj na specjalnym wydarzeniu, na zaproszenie polskiego rządu. To tutaj,
Organizowana była wówczas doroczna konferencja ambasadorów, czyli spotkanie najwyższych dyplomatycznych przedstawicieli państwa polskiego, którzy raz do roku zjeżdżają do Polski po to, żeby dyskutować o strategicznych sprawach związanych z polską dyplomacją. Na właśnie takie spotkanie zaproszony został Siergiej Ławrow i udzielił tutaj wykładu. Głównym celem wizyty rosyjskiego gościa był udział w panelu głównym tegorocznej Narady Ambasadorów dotyczącym stosunków polsko-rosyjskich oraz rosyjsko-unijnych. Fakt udziału rosyjskiego ministra spraw zagranicznych w przedmiotowej naradzie stanowi swego rodzaju ewenement i świadczy o niemałym już zaawansowaniu budowy partnerskich stosunków polsko-rosyjskich. Za powyższym przemawia także publiczne przyznanie przez stronę rosyjską, że Polska postrzegana jest przez Moskwę jako ważny kraj członkowski struktur integracji europejskiej i euroatlantyckiej, który może spełniać istotną rolę łącznika między Unią Europejską a Rosją. Szanowny panie ministrze, jeszcze raz dziękuję za to, że pan przybył i za to, co pan powiedział, zarówno w tej chwili, jak i przede wszystkim do naszych ambasadorów. To była dobra, szczera, substantywna dyskusja o relacjach rosyjsko-unijnych. Jako minister spraw zagranicznych bez zmrużenia oka, bez poczucia niesmaku zaprasza tutaj Ławrowa i czyni go, nie tylko go podejmuje jako gościa, super gościa, ale też no, zaprasza go, żeby co on naszą służbę zagraniczną uczył, jak należy prowadzić politykę zagraniczną. No to jest oczywiście obraźliwe dla polskich ambasadorów, w każdym razie dla tych polskich ambasadorów było, którzy mieli poczucie przyzwoitości i obowiązku wynikającego z bycia ambasadorem. No ale najwidoczniej Radosławowi Sikorskiemu zrobiło to wielką przyjemność i on uznał to być może również za swój triumf osobisty, a w każdym razie na coś, czym się będzie mógł pochwalić w kontaktach międzynarodowych. W jakichś jest dobrych relacjach z Ławrowem i z Rosją. Nie, no, to są ludzie, tak mi się wydaje, no, kompletnie wyzuci z moralności i to na tym jakimś poziomie zupełnie podstawowym. Minister Sikorski wzywa na odprawę, żeby posłuchać specjalistę od polityki międzynarodowej, ministra Ławrowa, który już cieszył się taką sławą, jaką dzisiaj no, ma w sposób bezdyskusyjny. Przypomnę jego ówczesną wymianę telefoniczną z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, gdzie no, po prostu minister Ławrow przekroczył wszelkie granice, wyzywał od ostatnich no, najbardziej wulgarnym językiem swojego rozmówcę brytyjskiego, bo chciał go poniżyć, prawda? I taki człowiek ma być instruktorem dla polskich ambasadorów, jak mają prowadzić politykę zagraniczną. Dwa miesiące później Siergiej Ławrow ponownie przylatuje do Warszawy i znowu spotyka się z Radosławem Sikorskim. 150 metrów od tego miejsca, od podchorążówki w Łazienkach Królewskich, czyli koszar, z których w 1830 roku powstańcy listopadowi pod dowództwem Piotra Wysockiego wyruszyli na Rosjan. ...28 października tutaj, w tym słynnym miejscu, występują dwaj panowie. Tak, jest to część całej sekwencji przygotowań do wizyty prezydenta Miedwiediewa w Polsce, która nastąpi w grudniu 2010 roku. O czym rozmawiają tutaj Sikorski z Ławrowem? Jaki jest, bo również po tym spotkaniu, również po tej wizycie zachowało się przynajmniej z tego wąskiego grona, z tych rozmów w cztery oczy informacji? Tutaj rozmawiano oficjalnie o różnych ogólnych kwestiach, o których już rozmawiano przy okazji Narady Ambasadorów. Dyskutowano, można powiedzieć, o dwóch sprawach. Sikorski poprosił, zapytał ministra Ławrowa o to, dlaczego
ponadstandardowo aktywny na terenie Polski jest wywiad Federacji Rosyjskiej. Ławrow w swoim stylu obśmiał polskiego ministra spraw zagranicznych, mówiąc o tym, że nawet najwięksi przyjaciele, tacy jak Izrael i Stany Zjednoczone, się wzajemnie szpiegują, więc o co chodzi? I druga kwestia, bardzo ciekawa, bo Ławrow z kolei zapytał Sikorskiego o to, co miał na myśli, mówiąc w wywiadzie dla Rzeczpospolitej z 16 października, że widziałby Rosję w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. Sikorski chyba był zmieszany, w każdym razie nie bardzo wiedział chyba, co odpowiedzieć, na co Ławrow zareagował w typowy rosyjski sposób, również obśmiewając Radosława Sikorskiego, bo powiedział coś takiego. Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której Rosja przy pomocy NATO walczy z Gruzją, jeśli sytuacja z roku 2008 by się powtórzyła? I znamienne, ten fragment z pierwotnej notatki, którą sporządził dla Sikorskiego Jarosław Bratkiewicz, a Sikorski ją podpisał, po prostu z tego dokumentu wyparował. Został wykreślony. Został wykreślony. Niesamowite. Jak myślisz, to już zostawiając na boku samą treść tej rozmowy, przecież o tym opinia publiczna nigdy nie miała okazji się dowiedzieć. My, wchodząc tutaj, byliśmy tym zaskoczeni. No przecież, kiedy wchodzili na ten balkon, no to przechodzili obok portretu carycy Katarzyny i przechodzili obok portretu Aleksandra I. Jakś mi trudno wyobrazić sobie, żeby tutaj nie było jakiegoś odniesienia do tego. Nie tylko przechodzili, ale Ławrow stał dokładnie w takiej pozycji jak ja na tym balkoniku i widział po skosie Katarzynę Wielką. No a jak wracał, wychylił się nieco na lewo, no to widział Aleksandra I, którego Radosław Sikorski pewnie uważał za króla Polski. Tak, to jest niesamowite. Rosjanie uwielbiają taką symbolikę. No ale dlaczego w tą symbolikę wpisuje się polski rząd i polski minister spraw zagranicznych? To było i jest dla mnie zupełnie nawet po latach oczywiste, że ten pokój, ten pałac, który w XIX wieku, co oczywiście symbolizuje władzę carów nad Wisłą, przeszedł w ręce rodziny carskiej i w tym pokoju, który był pierwotnie pokojem króla Polski, a stał się później pokojem carów, zorganizowano spotkanie i wyszli na ten balkonik i o tych kwestiach, o których tutaj mówię, dyskutowali. Grudnia 2010 roku do Warszawy przylatuje Dmitrij Miedwiediew i tu w Pałacu Prezydenckim rozpoczyna swoją pierwszą oficjalną międzypaństwową wizytę w Polsce. Prezydentowi Miedwiediewowi towarzyszyli politycy i ministrowie rządu Władimira Putina, którzy załatwiali tu sprawy wpisujące się w agendę resetu. Uważam wizytę prezydenta Miedwiediewa w grudniu 2010 roku za jedną z najważniejszych w całym okresie resetu polsko-rosyjskiego od roku 2007. Jedną z najważniejszych rozmów, rundy dyskusji
żeby nie powiedzieć, dialogu pomiędzy Polską a Rosją właśnie w całym tym okresie resetu. Z kilku powodów. Oczywiście musimy pamiętać, że jesteśmy w roku 2010 cały czas i Rosji zależy na tym, żeby Polska nie postrzegała na tym etapie relacji z Rosją negatywnie i była dalej pudłem rezonansowym, które opowiada światu o Rosji demokratycznej, Rosji modernizującej się, a przede wszystkim o Rosji, która nie ponosi żadnej winy za katastrofę polskiego samolotu 10 kwietnia 2010 roku. Rozmowy polskiej i rosyjskiej delegacji odbyły się w tym miejscu, w sali obrazowej Pałacu Prezydenckiego. Agenda tych rozmów obejmowała w zasadzie wszystkie tematy, które od samego początku prowadzenia polityki resetu pojawiały się w dwustronnych relacjach, w tym te, na których najbardziej zależało Federacji Rosyjskiej. Po wielu latach posuchy w relacjach polsko-rosyjskich mamy ostatnio liczne kontakty na najwyższych szczeblach państw Federacji Rosyjskiej i Polski, za co serdecznie dziękuję. To jest pierwsza od wielu, wielu lat oficjalna wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej w naszym kraju. Już to nadaje tej wizycie charakter wizyty bardzo ważnej i tak to odbiera polska opinia publiczna. Уважаемый господин президент, уважаемые польские коллеги, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Polscy Koledzy, rzeczywiście wizyta, która ma teraz miejsce, jest bardzo znaczącym i ważnym kamieniem milowym w historii stosunków polsko-rosyjskich. Niestety nasze stosunki uległy pogorszeniu, a teraz mamy prawdziwą okazję, aby dać im nowe życie lub, jak mówi Pan Prezydent, otworzyć nową kartę w kontaktach rosyjsko-polskich. Oglądałem wywiad, którego udzielił pan rosyjskim mediom i powiedział pan w nim, że nasze stosunki potrzebują odrobiny powszedniości, zwyczajności, normalności. Zgadzam się z tym. Jesteśmy dogadani. Strona polska w tych rozmowach po raz kolejny mówiła o szansach, jakie niosą z sobą stale polepszające się stosunki polsko-rosyjskie, choć zaznacza w dokumentach, że od teraz możliwe jest prowadzenie ich również na poziomie głów państw. Polska prosi po raz kolejny Rosję o to, aby przekazała dokumenty ze śledztwa Katyńskiego i aby oddała Polsce należące do Polski przecież dowody w sprawie smoleńskiej. Wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa stanowiła ważny element poprawy atmosfery w relacjach dwustronnych. Strona rosyjska deklaruje wolę pełnego wyjaśnienia okoliczności i przyczyn tragedii smoleńskiej. Zapowiedziała przekazanie w najbliższym czasie kolejnych materiałów dowodowych. Wskazywała również na fakt, że pewna część dokumentacji, na przykład dotycząca lotniska, jest obecnie w posiadaniu Międzynarodowego Komitetu Lotniczego MAK. A inne są wciąż przedmiotem analiz rosyjskiej prokuratury i będą mogły być przekazane Polsce po zakończeniu trwających procedur. Żadna z tych spraw oczywiście nie zostaje załatwiona zgodnie z postulatami strony polskiej, a w kwestiach dotyczących śledztwa smoleńskiego Dmitrij Miedwiediew miał nawet powiedzieć, że to śledztwo musi być prowadzone spokojnie i dokładnie przy zachowaniu transparencji, aby nie budziło żadnych wątpliwości. Tematem rozmów były również kwestie dotyczące bezpieczeństwa międzynarodowego, ale te już od jakiegoś czasu toczyły się pomiędzy stroną polską a rosyjską. Ze strony prezydenta Komorowskiego prowadził je Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a jego partnerem w rozmowach był nie kto inny, tylko Nikołaj Patruszew. Pomysł dotyczący tego, żeby stworzyć stały format konsultacji w obszarze bezpieczeństwa, kwestie dotyczące relacji Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i kwestie dotyczące polskiej obecności w NATO i relacji NATO z Federacją Rosyjską. To był, no, bym powiedział, pakiet, którego Rosja nigdy wcześniej Polsce nie zaproponowała.
i w zasadzie mieścił się on w jakiejś koncepcji, bym powiedział, uwikłania Polski w rodzaj dialogu strategicznego, w którym to dialogu Polska dzieliłaby się no, największymi swoimi tajemnicami. Faktycznie Rosja proponowała ustami Miedwiediewa format, w którym wszystko, co Polska zamierzała w ramach Unii Europejskiej i NATO zrobić, żeby to skonsultowała z Federacją Rosyjską. Istnieje istotny polski komponent w ramach stosunków Rosji z Unią Europejską i NATO. Zasadne jest stworzenie stałego polsko-rosyjskiego mechanizmu konsultacyjnego w sprawie europejskiej polityki bezpieczeństwa. Pamiętajmy, Polska jest w tamtym czasie krajem faktycznie bezbronnym, bez stałej obecności Amerykanów na terenie Polski. Można powiedzieć, ze stale transformującym się wojskiem polskim, żeby nie powiedzieć nietransformującym się wojskiem polskim, bez infrastruktury i potencjału bojowego, który dałby w ogóle możliwość Polsce stanięcia na nogi i obronienia się przed kimkolwiek. To się wpisywało w szerszy kontekst, który dotyczył bardzo, bym powiedział, szeroko zakrojonego planu współpracy wojskowej pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską. To obejmowało siły powietrzne, to obejmowało siły morskie, to obejmowało monitoring spraw dotyczących transformacji wojska, bardzo szeroko rozumianego. I to, co proponował Miedwiediew, trzeba to od razu powiedzieć, po jego wyjeździe Radosław Sikorski jako minister spraw zagranicznych napisał poufny prośbę, pismo skierowane do premiera Donalda Tuska, w którym opowiedział się jako minister spraw zagranicznych za pełną akceptacją projektu Miedwiediewa. Nawet go lekko rozszerzał. I co jest bardzo ciekawe, co zresztą jeden z czytelników tego dokumentu opatrzył takimi bardzo charakterystycznymi wykrzyknikami w miejscu, gdzie Radosław Sikorski tak o tym pisze, jakby miał już przygotowaną w ogóle agendę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, która miałaby ten format, który proponuje Miedwiediew w konsultacji w zakresie bezpieczeństwa między Polską a Rosją, realizować. W związku z propozycją, którą prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew złożył w Warszawie w czasie rozmów z panem prezydentem i panem premierem, dotyczącą stworzenia stałego mechanizmu konsultacji dwustronnych na temat polityki bezpieczeństwa, pragnę poinformować, że w opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych inicjatywa ta zasługuje na pozytywną ocenę. Kiedy Radosław Sikorski zwrócił się do Donalda Tuska z prośbą o zgodę, otrzymał ją? No niestety, wydawało się, że to jest tak absurdalny pomysł, że powinien zostać odrzucony. Natomiast mam przed sobą kopię tego dokumentu z taką adnotacją rękopiśmienną. Rekomenduję podjęcie decyzji pozytywnej, pieczęć Tomasz Arabski i jego podpis. To mówi wszystko o tym dokumencie i o akceptacji najbliższego współpracownika premiera Donalda Tuska. To właśnie w tej sali, sali balowej Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w czasie wizyty Dmitrija Miedwiediewa w Polsce odbyło się posiedzenie Forum Obywatelskiego. Posiedzenie, w trakcie którego w roli głównej wystąpili Dmitrij Miedwiediew i Andrzej Wajda. Nagrodzony Ordenem Drużby. Andrzej Wajda, reżyser z Publika Polska. W treści swojego wystąpienia Andrzej Wajda stwierdził, że Dmitrij Miedwiediew zdecydował o przekazaniu Polsce wszystkich akt katyńskich. Przyjmując z rąk pana prezydenta Order Przyjaźni Federacji Rosyjskiej, chcę wyrazić głęboką wdzięczność. Wierzę, że z pana strony nie jest to tylko gest polityka. Wierzę, że pana decyzja wyjaśnienia do końca
zbrodni katyńskiej wyraża uczucia i poglądy ludzi dzisiejszej Rosji. Jest pan pierwszym prezydentem Rosji, który podjął decyzję o odtajnieniu wszystkich dokumentów katyńskich i oddania należnej czci ofiarom tej zbrodni. Oczywiście nie było to prawdą, choć faktycznie Miedwiediew część takich dokumentów przekazał. Co zrobiła z nimi strona polska? Jakie były ich losy? Proszę sobie wyobrazić, że ja te skopiowane 67 tomów, które dał Miedwiediew, później tych tomów jest nieco więcej już jesienią 2010 roku, w takim foliowym worku na dyskach, wrzucone gdzieś w takiej szafie, znalazłem w Centralnym Archiwum Wojskowym, kiedy zostałem dyrektorem. No to był styczeń 2016 roku. Czy 6 lat później te dokumenty znalazłeś w Wojskowym Archiwum, porzucone gdzieś w workach, nieposelekcjonowane, nieprzeanalizowane? Tak, tak, w takim chaosie. Tam była kartka. Materiały katyńskie otrzymane w Rosji przez prezydenta Komorowskiego. I pamiętam, jak dziś wtedy przekazałem kopię tych materiałów do Instytutu Pamięci Narodowej i nikt ich w Instytucie Pamięci Narodowej, włącznie z głównymi specjalistami od sprawy mordu katyńskiego, po prostu nie zna. Polacy i Rosjanie. Elementem tej wizyty był również niespecjalnie nagłośniony koncert, którego słuchaczami byli Bronisław Komorowski i właśnie Dmitrij Miedwiediew. Wśród wykonawców między innymi Artur Barciś czy Maciej Maleńczuk. To środowisko, ten establishment, który jest cały czas mocno nastawiony i głoszący te wszystkie szczytne ideały o braterstwie, o prawach człowieka, o sprzeciwie przeciwko przemocy, o tym, że każdy człowiek ma prawo do życia, czyli generalnie sprzeciwiają się mordowaniu, tym bardziej zbrodniom politycznym. I w tym momencie ktoś podejmuje decyzję taką polityczną, że teraz my się bratamy. To już tam już nie chcę wnikać, bo to jest jak to się wielowątkowy jest ten... No wiesz, ktoś podejmuje decyzję, że mamy się pobratać, a potem przychodzą inni, którzy mówią, dobra, to ja zagram. Tak, tak, tak. I kiedyś bym powiedział, że to był obciach, a dzisiaj z perspektywy tych wszystkich wydarzeń, o których właśnie tutaj rozmawiamy, powiem, że to jest hańba. To jest hańba. Obok części artystycznej w programie wizyty znajdował się również uroczysty bankiet w Pałacu Prezydenckim. W przyjęciu wzięli udział nie tylko pełniący najważniejsze funkcje polityczne ministrowie, szefowie urzędów centralnych, nie tylko aktorzy i celebryci, ale w zasadzie cała polityczna wierchuszka rządząca wówczas Polską. Przyjęcie zakończyło się serdecznymi uściskami i zaproszeniami do kolejnych spotkań i zapowiadającym ciąg dalszy, również w kwestiach wojskowych, rosyjskim okrzykiem na koń, który wzniósł prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski. Kiedy jesteś blisko wszystkich naszych myśli, staje się realne to, co nam się przyśni i wszystkie.
jesteś naszym wrogiem albo naszym koniem.